Dajesz. Marek Wala! Tylko odkurzacza mu połóż. Tak. Odkurzy go. Po prostu na odkurzacz. Kolejny komplet wędkarski. Maciej Czuba. Brawo! Kolejny komplet wędkarski wygrywa kolega Marek Łyżwiński. No. Teraz dosyć wartościowa wędka. Kupido. Trafido. Fajna wędeczka. Łukasz Gustaw. Wędzisko kolejne trafia do kolegi Adama Obla. I kolejne wędzisko Rafał Bizior. Brawo, Pisio! Dzięki uprzejmości kolegi Pawła Czuby, producenta Zanęt Piskari, mamy do wylosowania 28 paczek po 10 kg zanęty. Pierwsza paczka trafia do kolegi. Sebastian Mazurkiewicz. Kolejna paczka trafia do kolegi Ernesta Winnickiego. Tomasz Oszka. Kolejna dla kolegi Michała Kępy. Nie ma kurczę. Marek Dziesław. Ale to przecież. Marcin Szafra. Jacek Franaszczy. Adrian Kabaka. Mariusz Badura. Tak, ale ty sobie odbierzesz, wiesz, już na koniec. To Paweł Czuba. Wasil Andrzej. Nie, to jest
Boryś Piotr. Grzegorz Duda. Paweł Ptasiński. Rafał Walczak. Marek Dzięsław. Paweł Czuba. Łukasz Wójcicki. Ernest Winnicki. Mariusz Badura. Pusty los. Waldemar Stachny. Kolor Grzegło. Władysław Gnaś. Grzegorz Kamola. Marcin Szafra. Adrian Tabaka. Marek Grzegorz Duda. Z tego co widzę, panowie, zostały do wylosowania dwie ostatnie nagrody. 10 kg zanęty płoć zawodnicza Stynki Tomasza Iwanowskiego oraz 10 kg Stynki Leś zawodniczy. Brawo! Michał Kępa. Bo my mu odbierzemy. Rafał Pizior. Ja! Dziękuję bardzo kolegom. To chyba wszystkie nagrody, które już dostaliśmy od sponsorów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku losowanie nagród będzie trwało dwa razy dłużej. Teraz zanim przejdziemy do mniej oficjalnej części, chciałbym na szybko przedstawić wam, co ustaliliśmy na przyszły sezon, znaczy na ten rok. Pierwsza z decyzji naszych jest taka, że przyjmujemy kolejne trzy drużyny. Odpuszczamy dwa miesiące, maj i lipiec. Maj z powodu bardzo dużej ilości zawodów mistrzostw koła, lipiec, aby zawodnicy mieli czas spędzić wakacje z rodzinami. Przeczytam teraz terminarz wstępny, który ustaliliśmy. 3 kwiecień, Majdan Zachorodyński. 24 kwiecień, Chodel lub Kraśnik. 12 czerwiec, Poniatowa. 28 sierpień, Dratów. 18 wrzesień, Wisła. 9 październik, Stężyca.
W kolejnym punkcie powracamy do naszej starej zasady, czyli wpisowe zostaje na stałym poziomie 30 zł, jednak 25 zł zostaje dla organizatora, 5 zł przeznaczamy na finał. W przyszłym sezonie wyniki będą widoczne na stronie Lubelskiego Forum Wędkarskiego. I ostatni z punktów, który ustaliliśmy, to są podsektory, które będziemy robili, jeśli w sektorze będzie 14 osób. Jeśli będzie taka liczba zawodników w sektorze, robimy wtedy podsektory. Bardzo wszystkim kolegom dziękuję i przechodzimy do mniej oficjalnej części. Dziękujemy za nagrody. Brawo. Ale to jest 20.